Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność 3a kwadrat minus 2ab dodać 3b kwadrat jest większe bądź równe od zera. Rozpoczniemy od zapisania założeń. Liczby a i b to mają być dowolne liczby rzeczywiste, czyli a należy do R i b należy do R. Potem przepisujemy tą naszą nierówność. Większość zadań na dowodzenie nierówności będzie związane z wzorami skróconego mnożenia, i tutaj to w zasadzie widać bardzo wyraźnie, bo tutaj by wystarczyło, żeby ta trójka i ta trójka nam zniknęły i już byśmy mieli dokładnie wzór na kwadrat różnicy. Więc tutaj chyba jest niewiele do zrobienia, wystarczy z tymi trójkami jakoś sobie poradzić, i ja to zrobię tak. Najpierw napiszę sobie na dole to, co bym miał bez tych trójek, czyli a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, tylko na razie to by było oszustwo, a ja nie mogę tutaj oszukiwać, więc muszę popatrzeć, czego mi tutaj brakuje. Jeżeli mam a kwadrat i 1a kwadrat, a powinienem mieć 3a kwadrat, no to brakuje mi 2a kwadrat, więc tutaj dopisuję sobie 2a kwadrat dodać, dodać to a kwadrat, razem to jest tyle, co tu. Po drugiej stronie mam też 1 b kwadrat, a chciałbym mieć 3b kwadrat, więc też mi brakuje 2 b kwadrat. Zatem dodaję plus 2b kwadrat. I teraz już to, to jest to samo co to. Nic nie oszukałem, mam to samo to co tutaj wyżej miałem, tylko zapisane inaczej, Także widać tutaj wzór skróconego mnożenia. I teraz robię tak, 2 kwadrat przepisuję, a ten środkowy kawałek dzięki wzorowi na kwadrat różnicy Zamieniam na wyrażenie a minus b do kwadratu i plus 2b kwadrat przepisane większe bądź równe od zera. No i w zasadzie w tym miejscu to zadanie już mamy zakończone, bo ten kawałek 2a kwadrat to jest wyrażenie, które jest większe bądź równe od zera. 2a kwadrat jest większe bądź równe od zera, no bo kwadrat liczby a na pewno nie będzie ujemny. A jeżeli to pomnożymy jeszcze razy 2, to ciągle nie będziemy mieli ujemnego wyniku. Możemy dostać wynik 0 albo więcej niż 0. Więc to jest prawdziwe. A minus b do kwadratu, ten środkowy kawałek, też to będzie zawsze większe bądź równe od 0, ponieważ kwadrat czegokolwiek nigdy nie daje wyniku ujemnego. I ostatnie wyrażenie 2b kwadrat na tej samej zasadzie, co to wyrażenie u góry, też jest większe bądź równe od 0. Dzięki temu, ta nierówność jest prawdziwa, można by to jeszcze jakoś fajnie podsumować, na przykład tak. Tą pierwszą nierówność możemy sobie nazwać jedynką, tą ostatnią nierówność możemy sobie nazwać dwójką, i wtedy możemy napisać tak. Nierówność druga, czyli ta jest prawdziwa dla dowolnych liczb rzeczywistych A i B to na podstawie tych rozważań, żeśmy stwierdzili, więc prawdziwa będzie też nierówność pierwsza, ta którą mieliśmy udowodnić dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b.